Siemaneczko, z tej strony Anton, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na serii Spółdzielnia Babrosty. W dzisiejszym odcinku razem ze mną będzie grał Pan Osa. Witam. I Pani Babcia. Dzień dobry. Jak widzicie, wczesne lato, ładna pogoda, bardzo ładna pogoda. Z jednej strony bardzo fajnie, a z drugiej no nie za bardzo. Też jest ciekawa sytuacja, że tutaj właśnie polecieliśmy sobie na tych fajnych łąkach, gdzie właśnie siano robimy. Skosiliśmy trawę i zobaczcie, że... No nie, muszę jeszcze raz pokazać. Od razu jest pierwszy stopień nawożenia. Więc to chyba nie wiem, czy to nie jest czasami za odpowiedni podozmian, ale nie wiem. No od razu jest pierwszy stopień nawożenia, tak więc w sumie okej. Dosyć dużo tutaj, bo widzicie, po kwiatkach można rozpoznać, że jest 100%. Też było tutaj na tych łąkach nawożone na maksa, było zaorane, bo oraliśmy te łąki. Było też wapnowane, tak więc wszystko było elegancko uprawione, tak więc liczymy, że zbierając tylko i wyłącznie z tych czterech, bo są cztery łąki, siano wystarczy nam, siana, zresztą siana mamy jeszcze mnóstwo. Gorzej może być troszeczkę, o kurczę, jak to fajnie pozarastało. Ciężko, co niektórzy jak oglądają i obejrzeli ostatni odcinek i teraz ten następny, to mogą nawet mieć problemy, żeby zorientować się, gdzie my jedziemy. Jedziemy przez łąki tak naprawdę. I teraz rzeczywiście tutaj jest, patrzcie, po lewej stronie już jest kukurydza, tutaj owies, w ten owies się władowałem beczką, jak robiłem misję, więc tam nieźle wygniotłem, bo miałem porządnego laga i po prostu wjechałem, tak więc dosyć ciekawie. Zjeżdżamy z tym i dzisiaj będziemy robili, co ja chyba, znaczy ja to chyba raz robiłem w 19, ale podobno Pan Osa nigdy czegoś takiego nie robił w 19. Będziemy sadzić, co? Jak to się nazywa? Topola, tak? No, topole będziemy, bo chcemy w ogóle ogarnąć, zobaczyć, jak to topola działa na sezonach, bo jeszcze nigdy w ogóle nie mieliśmy sezonów. Babcia, ty tam masz to wszystko, nie? Ogarnięte. Mhm. Dobra. Stoi taka na was. Dobra, tak więc my już tutaj dojeżdżamy, zaraz lecimy. Mamy jedno pole, znaczy to nie jest pole nawet. To jest las był kiedyś tam w zimę. Był wykarczowany, później był zaorany. Nic tam nie było, nie uprawialiśmy nic, bo w ogóle nie za bardzo wiemy, czy to trzeba uprawiać, czy to nie trzeba uprawiać. Po prostu, no, został ten teren, bo nie wiedzieliśmy, czy tam będzie łąka, czy coś. Ale w sumie dlaczego? Ktoś napisał nam w komentarzu, że w sumie to fajnie by było, gdybyśmy właśnie coś takiego zrobili. Tak więc najprawdopodobniej będziemy musieli to przetestować. Dobra, jeszcze tutaj obmyję, bo w sumie teraz... No mam nadzieję, że w miarę szybko. Aha! Tak, bo niby ten... Tutaj się cieszymy z tego, że jest ładna pogoda. No ale dzisiaj co tam, panie Osa, z naszym rzepakiem się dzieje? Zaczyna usychać. No właśnie, rzepak zaczyna nam usychać. Autentycznie, rzepak usycha. A jeszcze 3 dni potrzebujemy, żeby można zacząć mucić. Dzisiaj jest pierwszy dzień lata, wczesne lato jest, nie? Czyli czerwiec, powiedzmy. No a tutaj wychodzi tak, że w lipcu dopiero będziemy mogli mucić, a on już zaczyna usychać. Dzisiaj nie będzie padało, zobaczcie, jaka ładna pogoda, i jutro też nie będzie padało. Ale, żeby było ciekawiej, to w momencie, kiedy będziemy mogli żniwować, mucić rzepak, to zacznie padać. Więc jest dosyć ciekawie. No zobaczymy, później będziemy, ale zobaczymy tam, na pewno, no to jest jednak trochę tego rzepaku, ale nie będzie aż tak źle, żebyśmy tego nie wymucili. Dobra, ja sobie tutaj zostawiam i lecimy od razu lecimy na tamte, babcia, ty z nami też pojedziesz, a później 16 no, będziemy jeszcze nawozili, wiesz? No dawaj, ty nam zaciągniesz to. Wynajęliśmy sobie, ile mam, 28 tysięcy, były misje robione. Sprzedaliśmy świnie i mleko też Osa, sprzedawałeś mleko, nie? Znaczy dzisiaj jedną beczkę sprzedałem. No, ale się Osa sam zorientował, że coś nie teges jest, nie? Bo tak dużo mleka było i nie było sprzedane, nie? No. Chodzi o to, że cena jest niska na mleko i ja nie sprzedawałem wczoraj w ogóle mleka. Tak więc dlatego... Czekajcie, mam pełne, dobra, jest pełne, babcia tutaj wszystko ogarniała, ciągniki, a my tam sobie jechaliśmy z trawą, tak więc wszystko zatankowane, elegancko lecimy.
Tylko czekaj, jak tam dojechać? Może asfaltem spróbujemy pojechać? W lewo, a Cofnijcie. trafimy? No, asfaltem. Ja tak właśnie A ostatnio przepraszam, patrzyłem na Mikołaj. mapę, jak sobie Co tam było ze sobą? myśleliśmy. Wiesz, jak mówiłeś nam ten o tych drogach? O tych drogach mówiłeś, o tych drogach, jakie mamy tutaj zrobić. To ja sobie popatrzałem i tutaj teoretycznie tam można dojechać właśnie asfaltem. I to szybko można dojechać. Znaczy, nie wiem czy szybko, ale jest asfalt tam, aż praktycznie do tego lasu. Tylko, że tutaj trzeba skręcić. O, tędy pojechać. Tutaj są buraki. Nie są nasze buraki, to nie są nasze pola. Może w przyszłości. Tu jest jedno pole, co niby jest nasze, ale tak jak mówiłem, ta 20 jest takim polem, gdzie my tutaj testujemy sobie. 21. 21, no sorry, 21 to jest takie pole, gdzie my testujemy. No, nic tam nie uprawiamy, nawet szkodni jesteśmy, bo musimy płacić podatki za te pole. No ale dobra, jest na razie, za jakiś czas pewnie je oddamy, jak już przetestujemy to, co mamy. Nie, po prostu chodzi o to, że nieraz jakąś maszynę trzeba przetestować, zanim ją kupimy. Wiecie, o! Widzicie? Ty! Tu jest ta droga, jak to Tu ci gdzieś w teraz jechać? prawo miało być chyba No w to. prawo, ale tu jest... Słuchaj, tu o tym nieużytku mówiłem, tu jest właśnie ten nieużytek, co można by kupić. Tak wygląda nieużytek. I zobacz, on nie jest daleko, na mapie mogę, że tak wygląda dziadowsko. Ale tu jest bardzo dobry dojazd, bo masz asfaltówką dojazd. No. I znaleźliśmy co? Wczoraj znaleźliśmy z panem Osom akurat na Modhubie grzebaliśmy i siewnik fajny wyszedł, Pronto chyba. Pronto? Tak? Porsche. Porsche, ale jaki to ja nie pamiętam. Nie, to chyba Pronto jakoś tam się nazywa, coś takiego. I bardzo fajny i będziemy go chcieli kupić na ten, ale to na jesień dopiero jak już, bo to jest uprawowy chyba, tak? I on tam ma Tak. możliwość siewu kukurydzy. To jest taki pak w ogóle, jedna modyfikacja naprawdę kilka rzeczy ma, więc dosyć ciekawie to wygląda. Ty, zobaczcie, tu jeszcze jakieś są lasy do wycięcia, ale to może na następną zimę. Bo na pewno będziemy chcieli kupić tego Libera też. Trochę mi kurczę laguje ten internet. Coś tak dziwnie. O! Ty! Jak my pojechaliśmy? Zobacz, to jest ta łąka teraz. No? No tą łąkę też można dojechać z tej strony. No to elegancko. I tak naprawdę my byliśmy bardzo blisko. No tak, no bo byliśmy bardzo blisko tego. Tutaj zobaczcie, to jest wszystko, ale to dopiero kiedy to będzie z tego siano? No dzisiaj jest teoretycznie niby ładnie słońce świeci, w miarę wysoka temperatura, ale słaby wiatr jest. Tak więc te warunki do schnięcia nie są aż takie wybitnie dobre. Dobra, i widzisz, tędy się tutaj dojeżdża i asfaltem można też dojechać. To wtedy, co my z burakami jeździliśmy, to jeździliśmy tam, chociaż dłuższa droga mi się wydaje. Jest. No ale jest mniej ryzykowna, że się wpadnie gdzieś tam, jak ja mam na przykład dzisiaj lagi, to mógłbym gdzieś wylecieć z drogi i kurczę, w szkodę wejść. Fajnie te kwiatki wyglądają, też można po teksturach też rozpoznawać, jaki jest stan trawy. Jak są te białe kwiatki, to już jest 100%. Dobra, tutaj spróbuję wjechać. Zawsze kurczę minę ten wjazd. Nie wjadę teraz tam. Babcia dojechałaś? To wjeżdżaj pierwsza. A gdzie to? Babcia pobudziła. Dalej Babcia asfaltem pobudzi. Ale pojechała. nie, tutaj wiesz, A. chodzi o to, żebyś tylko nam przytargał to ten. No Weź tylko tak. Merlo, przyjedź Merlo, nie? Mówię dojechać jakby, ale czy naprawdę? Nie, no to spokojnie tutaj do nas dojedź i. A później możesz chyba tą 16 jeszcze uprawić. Dobra. Tutaj Nie obok być jest. spiałany. Tam gdzie jest pszenica. Chyba, dobra. Ty wiesz o co, jak to się gęsto sadzi, bo ja nie mam w ogóle pojęcia o co. A ja Ty, wcale. ja w ogóle tutaj jest wykarczowane? Tutaj jest chyba jakiś jeden pieniek wystaje, widać. To jest to? A to nie został clean czasem? Bo Może ja tego clean to jednego jest. pinka pociąłem, wiesz? Ty, to może być. Nie, to clean? Ja nie mogę podnieść tego tu. A ty możesz podnieść? Nie. O kurcze. Go potniemy. A no, można go pociąć jeszcze. Tu kukurydza. Kukurydza elegancko rośnie na razie. No i tutaj. Widzisz na którym polu stoję? To chyba na tym polu 60. A, jeszcze jedno nawożenie.
Trzeba. Babcia później, dobrze? To jest chyba 15. Już, tylko wam zacapuję. Ale nie, to najpierw możesz przyciągnąć nam te. Te pierdółki, które mamy tam do zrobienia. Dobra, lecimy sobie z tym. Mamy jeszcze też do... Babcia jedzie, o, dojechała. Możesz na tej łące się rozwalić. To nie jest nasza łąka. W sumie, ciekawe ile... Babcia wie, czyja to jest, nie? Ty, babcia, ty nie wiesz... No, ostatnio coś mówiła, jak te buraki robiliśmy. Muszę sobie przypomnieć. Zygmunt! Bieśka. Nie, to jest Zygmunt! Tutaj ja chodzę po nim i napisane jest, że do Zygmunta należy. Ty, a ile ona kosztuje? Sprzedał, bo Zbyszek miał na pewno. Zbyszek, no. A to jego brat jest ten, co... ten niepijący. Ty, a ile ona kosztuje? Zaraz zobaczymy, bo jakby to była taka malutka łąka. O nie, niestety, to jest... Część wie... To Zygmunt to kurczę jednak obszarnik musi być. Dobra, Jadzia, dzięki, że podwiozłaś. Też będziemy, czekamy... Dobra, to leć. Czyli, bo ja nie wiem, jak to się robi. Osa, leć z tym, kurczę, bo ja niczaję bazę. Nie wiem, ja będę jechał przy brzegu, a ty nie wiem, czy będziesz jechał zaraz obok. Nie wiem, czy to się gęsto robi, czy tak rzadko. Dobra, weź, leć i powiedz mi, jak to czy schodzi z tego. A czy, bo tu możesz ten, ustawiać... Odległość sadzonek, nie? Masz 2 metry? Poczekaj, pod X-em chyba, tak? Nie rób czegoś takiego, bo to jest do drzew robienia. A. To nie mów mi, że kupiliście sadzonki do drzew. Nie. Nie, no normalnie mam te. Tylko nie. Mówię, na tym jest te. A dobra, to na inaczej, dobra, bo ja to pierwszy raz robię, to wiesz. Nie, do drzew nie, jakbyśmy sadzili sad, to co inne, las. Aha, wiecie, no bo osa jest leśnikiem i on już te... Że będzie odstępy od... Nie. To się inaczej. Zobacz, ty to jak wygląda jak porzeczki byś posadził. No tak, albo nie wiem co to jest. Nie wiem jak to gęsto się... Dwa rządki mi zaraz sadzi, nie? No dwa, a ile ci to? Dużo ci z tego ściąga? 40? 50 mi uciekło sztuk. Ja nawet nie widzę. Tam litrów. Nie widzę tych litrów, mi nie pokazuje. A gdzie ci to pokazuje? Koło licznika. Nie pokazuje mi nic. Bez kitu. To nie wiem. Ja mam normalnie to pola i tak. Poczekaj. Normalnie nic mi nie pokazuje. Bez kitu. Nic nie ma koło licznika. Mam tylko godziny i nic. Żadnych topole ani nic. Może w ogóle nie będę mógł sadzić tego. Tak to jest na dedyku. Ostatnio było coś takiego, jak kosiliśmy trawę, to ten. To podobnoż była taka sytuacja, że tym ciągnikiem, co ja jeździłem, to osa mówił, że na zakrętach w ogóle koła mi nie skręcam. No i tyle. No, była taka sytuacja. Ten ciągnik w ogóle nie skręcał kołami, a skręcał po prostu. Albo miał skręcone koła i jechał prosto, nie? Skręcone koła i jechał prosto. Tak, były skręcone koła w lewą stronę, a jechał cały czas prosto, nie? No, różne takie cuda się dzieją. Ty, a może dookoła tego nie róbmy tak? Nie? Bo później sieczkarnią będziemy musieli to jakoś zrobić, tak? Wiesz, a, tam dobra. I z powrotem raczej będziemy robili. Nie wiem, czy to wygniata się. W ogóle, to nie wiem. Tutaj nic nie. Ja cię kręcę. Czy to gęsto robić, czy to rzadko robić? Czy tu gnoju dać pod to? Nic tu w ogóle nie daliśmy, nie? No, ale tylko... my musimy uważać, bo to się wygniata, nie? To się wygniata. Ty, bo my mamy tą modyfikację. No ja teraz cofnąłem kawałek i sobie ten wygniecione. A nie, bo my mamy tą modyfikację, co wiesz, że od razu przy pierwszym sadzeniu jest wygniatanie się włącza, wiesz? On chyba normalnie to się nie wygniata, ale wiesz, przez tą modyfikację, zaraz zobaczę. To i tak poprzecznie nam się wygniecie. To ja tutaj, dobra, przejadę to, patrz. Ty, no rzeczywiście, wygniotłem to. Ty, to mogę sadzić nawet chyba na trawie. Nie, na trawie nie mogę sadzić. No to i dobrze, to wiesz, no i okej. Bo tutaj będziemy, wiesz, tu sieczkarnią, bo sprawdzałem, sieczkarnia ma tą przystawkę i nasza sieczkarnia teoretycznie ogarnie to wszystko. Bo jest tylko jedna przystawka do tego... Weź tak gęściej może. Więc, ja a ile ma... za blisko, żebym nie pognił tego, nie? A ty, a ile ci zeszło z tego? Chwila, bo to wyższa matematyka. Ale nie powiedz mi ile tych... Myślę, na samym początku to ile tego miałeś? 2000 litrów.
No a i teraz masz ile tych litrów? A teraz mam 1780. Uuu, to niepotrzebnie to drugie kupiliśmy. Chyba, że wiesz co? Ja bym sobie tak myślałem, żeby zrobić takie żywopłoty na łąkach. Z tego dziadostwa. Dajesz bazę? Tak, ale sobie... będziemy przejeżdżać, to zgnieciemy, tak? Jak ktoś się ładuje, to rozjedzie, tak? Czy nie? No to właśnie o to chodzi, żebyś nie władowywał się. Ogrodziłbym, ale nie, no masz rację, no bo tu już widzę, babcia to zaraz by... Daj mi ten bot na sidlo w rękę. Nie, no może i tak, ale w sumie... Dałoby radę. Słucham? Dałoby radę. No ja wiem, że dałoby radę wygnieść. I takie rzeczy. Tutaj nawozisz? No już jadę. Tylko babcia musisz koła zmienić, pamiętaj, bo wygnieciesz, nie? No już zmieniłem, no. Wszystko jest kopela elegancko. Dobra, elegancko babcia. A to dawka ma być 200? No, dawka ma być 200. Na nawozy mamy 200. Na opryski mamy 100 chyba? Na chwasty tak chyba ustawione. Na wapno jest 4000, ale teraz jest 12 tysięcy. Na gnojowice mamy 25 metrów, a na obornik jest 30 chyba 5. Albo 30, już nie pamiętam. Ile ci tam zeszło? Bo ja mówię ci, nie mam tego... Nic nie pokazuję. 1715 mam. A pokaż mi, jak ja wejdę do twojego ciągnika. Może to od ciągnika się, bo wiesz, jak to było. Nie, u ciebie normalnie widzę. A ja nie widzę nic. Ty, a może ci muszę się zalogować? Informacje o polu, znaczniki stref interaktywnych mam wyłączone. Zaraz, może to o te znaczniki chodzi? Ty, no nie mam. Zaraz zobaczymy. Wchodzę do ciągnika i nie pokazuję. A licznik masz normalnie, tak? Licznik mam. Mam wszystko. Widziałem ci pan Toma Kornika za ten nawóz. Widzisz? No, weź pod... Gdzie masz McCormicka? No, jadę, no to się... Dobra, a weź wyjdź z niego. No, wyciąg. Dobra. Ty, nawóz mam! Normalnie... Ty, A, nie, no bo... Ten... Pedały miałem wciśnięte i wsteczny miałem, dobra. To co... Coś jest nie teges. Coś, kurczę... Nie, no ty... wiecie. Co? A wiesz, że tym można bez uprawy robić? Jak bez uprawy robić? No on ma coś takiego jak zezwól na tworzenie pól. On ma coś takiego jak zezwól na... Ty, to fajnie! Ty zobacz kurczę, ile się człowiek już dzisiaj nauczył. Ty, no to kurczę... To normalnie lecisz tak bez uprawy... A zobacz, my tu ładnie zaoraliśmy... i tak dalej. To można było z tego łąkę by zrobić. Weź bliżej jedziesz. Ale jak mówisz, że to kurczę można... Zezwól na tworzenie pól, tak? Ma taką opcję? Czekaj. Tak, tak, pod Y. Uzupełni się w nich drzew. Y. Zezwól na tworzenie pól. Rzeczywiście, masz rację. Ta odległość 2 metry, to nie wiem, to chyba nie do tego, to tylko do drzew służy. Ty, to fajnie. Można by jednak robić tak, że te nieużytki jednak grodzić. Zobaczymy, dobra, lecimy z tym, to fajnie. No, ale to wynajęte są sprzęty, nie? Tak, tak. No, to zobaczymy. Zobaczymy, jak w ogóle z tymi wiórami będzie, bo to chyba wióry. Zobaczymy, jak to długo rośnie, jak to będzie... No w sumie okej, no bo to podobno można w zimę też zbierać, to w sumie było fajnie, bo zimową porą byśmy to mogli sobie zebrać, tylko nie wiem, jakby tutaj sieczkarnia sobie dawała radę, żeby to zebrać, bo to jest jedna rzecz to, że to można zebrać, a z drugiej strony jak tu wjechać na pole, jak śnieg leży, nie? No i sieczkarnią, jeszcze pod taką górę, no to będzie ciekawie to zobaczyć. No nie wiem, zobaczymy. Możesz na drugą stroną jeździć, wiesz? Chociaż nie, dobra, poczekaj. Tą stroną, bo nie wiadomo jak tam będzie, później jakieś kliny będziemy tutaj tworzyli. Tak to... Nie wiem, czy to trzeba nawozić? Kurczę, no nie wiem. Może to ma wpływ nawożenie, a moglibyśmy... Nie, no można by sprawdzić. Albo generalnie ludzie, jeżeli wy coś czajicie bazę, bo ja szczerze mówiąc robiłem to raz, tą
to pole, to w momencie, kiedy Andersona sobie testowałem, bo tam są fajne sprzęty, tutaj nie używamy Andersona, ale no zdecydowaliśmy się na to, bo chcielibyśmy sprawdzić, jak to w ogóle wygląda, jeżeli chodzi o nie o crossplay, tylko o sezony, bo no bo to też jest uprawa sezonowa, dlaczegoż by nie. Zresztą jedź tam, zaraz zobacz, jak to na mapie wygląda. Ty, ale fajnie to wygląda. Takie paski, nie? Bo ja teraz patrzyłem właśnie. No, widzę to. Babcia, nawozisz? Co? No, bo mam taki mały problem. Co jest? No nie wiem, chyba muszę mieć prezesa, żeby nawozić, bo nie mogę. To czy masz kierownika gospodarstwa? Nie, wiesz co, może albo już jest być za... nawieziona. Już... Nie, może być już za późno. Na nawożenie. Dajesz bazę? Już może być już na takim etapie wzrostu, że już nie wolno opryskiwać. No chyba, żebyś się spróbuj... A ty przyjechałeś z nawozem sztucznym? No... Czy z opryskiwaczem? No nie, no ze sztucznym. Ty, a weź skocz, może do listy można tylko. Wiesz? Opryskiwaczem. Tylko będziesz musiał go opróżnić, bo mi się wydaje, że to chyba są takie tam zasady, że to już na jakiejś tam fazie wzrostu to nie jest tak jak, wiesz, normalnie, że wiesz, zboże jest dojrzałe do wymucenia, a ktoś zapomniał i pada i kurczę jeszcze tam ten nawiezie, gnojówkę nawet rozleje i ma, wiesz, plony. Tu jest chyba coś takiego, że chyba w takim stadium to już tylko w ogóle chyba nie można nawet nawozić, albo jeżeli już, to tylko opyskiwać. Nie wiem, to możesz zobaczyć. No weź tam skocz, zobacz to. Bo tylko jak sprawdzałem, to chyba wszystkie są pola nawiezione, tylko właśnie to pole zostało i zostało nienawiezione jeszcze, bo tam już kukurydza jest ponawożona, nawet chyba trzy razy nawieziona, bo to wszystko już ogarnęliśmy. Była nauczka po tej łące, co my tam w ogóle zapomnieliśmy nawieźć. W sumie gnojowicy mamy dużo i nie nawieźliśmy. W ogóle. Ile ci zostało, osa? 1499. Ła, to zostawimy to. Znaczy się, że będziemy musieli gdzieś to też posadzić jeszcze, może gdzie indziej. Ty, a jakby tą drogę pomyślałby, gdzie by tu jeszcze można by to posadzić, bo tu mówisz, że można tworzyć pola, to można by posadzić gdzieś... O kurczę, to władowałem. Tylko trzeba z tym uważać, bo to tak jak uprawa, ma wygniatanie, nie? Albo wysiejecie to pole. Słucham? Wysiejecie to pole, nie tylko, to sadzicie. Nie, my sadzimy to tymi sadzarkami, ale po prostu... No, można tak, to ale to jest to pola. Słucham? To jest to pola, nie ty, nie. Tak, to jest to pola, ta. A ty w ogóle czaisz barze coś o tej topoli? W ogóle kiedyś robiłeś ją? Nigdy? Nie. No, nawet to... nigdy drzew na fermingu nie sadziłem. A, no bo te drzewa to w sumie fajnie by było, na przykład dla osy to by było fajnie, bo on by wam wytłumaczył, o co chodzi tutaj trochę. Z drzewami, bo rzeczywiście jeżeli chodzi o drzewa, to jest bardzo fajnie, bardzo ciekawie to jest. Niemniej jednak to zajmuje bardzo dużo czasu, bo pełny cykl to jest ile? 8, nie, 5 lat, tak? 5 tak. Lat. Odpowiednio się sadzi te drzewa w odpowiednich odstępach. Można gęsto posadzić po chyba roku, czy tam po dwóch latach. Jak to jest? Prześwietlenie? Jak to wy mówicie na to? Raczej przez 3-4 lata robimy pierwszy tam. Ale nie, ty mówisz jak jest w rzeczywistości, ale w farmingu tak, też tak. Jest podobnie, tylko że inaczej lata tam się liczą. No bo tam już są większe drzewka jak są sadzone, nie? Bo my też tam sadzimy to 70 cm, zależy jeszcze jakie te... No bo wiadomo, że sadzi się gęściej, bo nigdy nie wiadomo, czy z tego drzewka coś wyrośnie, czy nie. No to się sadzi gęściej, a później się usuwa te, które są słabe, tak? Tak, jak ten, jak pielęgnację mamy, to niechcący się wykaszarką skosi. A, niechcący wykaszarką. No i szczerze mówiąc, na sezonach tak samo jest, tak samo się robi. Ponieważ gęsto można posadzić i one urosną tylko do pierwszej fazy, czy tam do drugiego etapu wzrostu, jeżeli są gęsto posadzone. I później przestaną rosnąć, one już nie będą rosły.
Dopiero jak je tak przerzadzicie, to dopiero zaczną rosnąć, nie? I tu są nawet fajne modyfikacje, są te markery do markowania tych drzew, które wyciąć, które nie. Jak już, bo później też można ten proces powtórzyć i za jakiś czas jeszcze bardziej porzedzić. I chyba żeby do maksymalnego poziomu drzewa urosły, to odstępy muszą być chyba nawet 10 metrów między tymi sosnami. Nie pamiętam, czy to 8 metrów. W każdym razie musi być, no one muszą mieć światło, nie? Nie może być tak gęsto posadzone ten las. Tak więc też są fajne, bo są te zabiegi pielęgnacyjne. No ale tutaj nie wydaje mi się, żebyśmy jeszcze za długi sezon, sezon 9-dniowy, tak więc żeby te zabiegi tutaj wszystkie przeprowadzić i pokazać, jak w ogóle się dba o las na sezonach, to byśmy musieli naprawdę tutaj, ta seria musiałaby trwać z rok jeszcze co najmniej. Co tydzień ze 3-4 odcinki wrzucane, żeby to ogarnąć. Bo ja no tak długo to chyba raczej nie będziemy tej serii prowadzić. A z tym to nie wiem, czy to się nawozi. No na razie tak będzie, może to i nawieziemy, ale to jak, to będziemy teraz... Już wapna nie dasz na to. Bo to nie było wapnowane wcześniej. No ewentualnie można to nawieźć tylko, nie? I to też chyba pryskać tylko. Też nie, nawóz można by rozrzucić. A wy nawozicie w ogóle lasy? Jakoś się nawozi? Nie. Ale opryskujecie, nie? Nie. Nie, ale nie na, ale na robale żadne nic? Nie pryskacie? Nie, nic nie jest pryskane. Jest, aby jak buki, to są malowane te na dole pniaki. Mhm. No żeby myszy nie pożarły i tak. Przy sosnach czubki, te pączki takie, nie? No żeby, pomalowane, żeby ten płowa nie, zwierzyna płowa nie zgryzała, nie? Tak, albo osłonki są zakładane, nie? Jak na ten, na buka, nie? Na przykład, albo na dęba. Tu jeszcze mam kawał świerka leży. No i na dole chyba kłoda jedna była. No wiem. Dobra, elegancko. I teraz tak. Ile ci zostało tego, bo ty musisz mi mówić, bo ja nic nie widzę. 1240 litrów. No to elegancko. Ty ale masz fajnie więcej, powiem ci, troszkę. To fajnie wygląda. Ja bym to kurczę dosyć... Słuchaj, jeżeli mi to wypali tutaj, jeżeli nam to wypali, to w sumie fajna by była możliwość, żeby na przykład, jeżeli będzie można robić zbiory zimową porą, żeby sobie jeszcze dodatkowe zajęcie zimową porą, tylko jak to po śniegu zbierać? To wtedy tutaj będzie ciąganie siebie. Tutaj się wszyscy zakopią. I jak to? Liście? Teraz ma liście. Zobaczymy, jak to będą te etapy, jak to będzie wzrastało. Będziemy to obserwowali, nie? Tak więc dlatego wczesnym latem, pierwszego dnia lata, zasadziliśmy to. Bo wtedy będziemy mniej więcej wiedzieli, kiedy posadziliśmy. Można to sadzić... Chyba przez cały rok można, bo tutaj jak trawy się sieje, nie? Taką samą charakterystykę. Nie wiem, jak to długo będzie rosło. Zobaczymy. Trzciny cukrowej to w ogóle na tych na polskim bio nie można... Siać nie. Można tylko do końca jesieni, nie? Do końca jesieni to pole tak można siać? Sadzić, tak? Bo sadzić, sadzimy, nie? Tak. Ty, no to w sumie powiem ci, że to... A zbierać można całym rokiem. Ty, to jest, powiem ci, że to jest naprawdę fajna taka rzecz. Jak na przykład karczujesz las jakiś, nie? I wiadomo, że tamta no taka gleba po takim lesie, no to przekształcenie je w grunty rolne to nie jest aż taka fajna i łatwa rzecz. Zresztą generalnie już chyba się takich rzeczy nie robi, no bo generalnie już teraz te lasy, które my wycinamy, to one już były posadzone kiedyś, a były kiedyś posadzone z racji tego, że tam generalnie były słabe już gleby. Nie nadawały się na rolnictwo. Najczęściej tak mi się wydaje. No nie wiem, jak tam u was jest. Albo czasem było tam, tak jak bynajmniej mój teściu, no. To oni kiedyś mieli, raczej jego tam dziadek chyba, czy pradziadek, on miał ogólnie więcej hektarów, bo mój teściu jest gospodarzem, tylko że państwo im zabrało, nie? I państwo to zalesiło, nie? Ale też tam za czasów wojny, czy... Jak była reforma rolna, no pewnie tam był tak zwanym kułakiem i po prostu... Ale dlaczego zalesiła?
No nie, no państwo zabrało i las teraz rośnie w tym miejscu, nie? No tak, gościu kiedyś mi opowiadał, mówi, że tu gdzie ten las mówi jest, mówi, to kiedyś mieliśmy tutaj ziemię, mówił, nie? Nie, ale wiesz, no bo to jest troszeczkę inaczej wtedy się do tego podchodziło, wiesz, rolnik jak miał nawet piasek, nie wiadomo jaki to, coś tam jakiś owiec, coś tam posiał, nie wiadomo, coś zebrał, nie? No za żywota to by jakby las posadził, no to wiesz, tylko no, nie wiem, tam naprawdę bogaci mogli sobie pozwolić na to. Zresztą kiedyś w ogóle nie sadzono, tak chyba mi się wydaje, lasu. Po prostu je wycinano. Dopiero taka gospodarka leśna, taką jaką teraz my kulturalną znamy, no to chyba jeszcze raczej te czasy powojenne mi się wydaje. No nie wiem, ja się na tym nie znam. No ale wydaje mi się, że no jak teraz wycinacie lasy jakieś, no to one są były sadzone kiedyś, nie? Nie wycinacie. A, nie, one już były kiedyś sadzone, nie? Ale no, tam, no to właśnie, jeżeli były kiedyś posadzone, to już było z racji tego, że one się nie nadawały te tereny na rolnictwo. Tak więc tutaj też to nawet fajnie, powiedzmy, że ten tutaj las był. No i on się nie da, ta gleba jest na przykład jakaś tam słaba, tak więc no to pole sobie posadzimy, no bo tutaj nic innego nie urośnie. Fajnie by to było, gdyby były klasy bonitacyjne na sezonach, no ale to wiecie. Widzicie, rozumicie, może kiedyś po jakimś update'cie. Nie, no to niekoniecznie. Ty zabrzmi, ja tutaj jeszcze dokończę ten pasek, nie? Tak, ty tam skończ, a ja ten tutaj polecę. Ale powiem ci, że to mi się spodobało, to fajnie wygląda, te rządki takie. Zobaczymy jak to, jeżeli kombajnem będziemy mogli zebrać. I piszcie w komentarzach, jeżeli ktoś ma jakieś większe doświadczenie, czym powinniśmy nawozić, to... Bo jeżeli to jest uprawa, no to pewnie mechanicznie działa tak samo jak... Musiałbym sprawdzić też na tych sezonach, jak to jest ogarnięte. Ale podejrzewam, że to tak samo będzie działało jak każda inna uprawa i wymagana byłaby tutaj nawożenie jakieś. Zobaczymy, czy chwasty będą rosły. Nie, no chwasty to już rosły na tym polu, bo to niezależne od uprawy, to one będą rosły. To ciekawe. Ciekawe, czy nam coś uschnie, no bo teraz sadzimy, ale też jest wilgotność bardzo niska. Może nam to uschnąć, też jesteśmy ciekawi. Bardzo dużo pytań jest i dlatego zdecydowaliśmy sobie tutaj coś posadzić. Babcia, jak z tym opryskiem, powiedz? Zaraz, bo mi się tam rozkłada sprzęt. Przyszedłem teraz zobaczyć, jak to wygląda. A, przyszedłeś zobaczyć, jak to wygląda. No tak to wygląda. Fajnie wygląda, co nie? No, tak inaczej trochę. O kurczę, wygnioty, uważaj. To cię zabije jeszcze. Naszą emerytkę zabijemy tutaj. 2 tony w milionach w tej chwili. Jak patrzę na to wygniotanie. Ile jeszcze ci tam zostało? Ty, to niekoniecznie, ale dużo te sezonki... Tona. Słucham? Tona, 1000 litrów mi zostało. O kurczę. To my mamy jeszcze 4 razy większy areał, możemy. Byłem przecież całego sztabu, żeby cię palić. Czekaj, bo chyba się o, dobra, no wierzę. Powiem ci, że taką jedną maszynę można by kiedyś w przyszłości kupić, ale dopiero zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, zostawimy... nie da się pryskać. Nie da się pryskać? Nie. O, już się zakopałem chyba. Ty, no to kurczę, no bo może i tak rzeczywiście za późno zaczęliśmy tam nawozić. Coś tam nie z tym nawożeniem, już nie pamiętam. Teraz spojrzałem, że no. Tekstura nawet już na polu już wygląda tak, jakby ona była nawożona. Mhm. To pole nie jest takie jakby suche. Wiesz, ona tam była pryskana, ale na chwasty, nie? A. No ale no próbowałem. Nie da rady. Ty, to tam... Trzeba będzie jeszcze bardziej pilnować tego. No jest coś takiego, że tam nawożenie jest tylko do jakiejś określonej fazy. Już później nie można nawozić. Tylko już nie pamiętam, znaczy nie chcę nikomu tam w szkodę iść. Jak my to będziemy robili, panie, tutaj, to ja nie mam pojęcia. Dobra, załaduj się. Jadę na pierwszy. No więc możesz zjechać z tym. No. Babcia, zjeżdżaj z tym. Jak nie da się, no to przegapiliśmy, już nie zrobimy tego, nie? Ale za późno było. Ciekawe no jak ty... możesz potem po Merlo przylecieć, nie? No, możesz też po Merlo. Później możesz po Merlo przyjechać, bo my nie będziemy potrzebowali. Albo, wiesz co? Niech to zostanie. Tego pola na razie jeszcze nie mogę wyjechać. Bo tak to... Słucham? Pola nie mogę wyjechać, zakupałem.
Jak się zakopałeś? Nie mogę wjechać. Bo tam taki uskok jest, nie? W tym kliniku chyba. Nie, bo docałem się kropek, bo zapomniałem podnieść opryskiwacz. Bo jak, ty z opuszczonym opryskiwaczem skałek? No... wiesz jak to babcia, to co? Czekajcie. Gdzie to jest zespół na tworzenie pól? Y. Zobaczę, chcę zobaczyć, czy na tym też chcę, czy mi się uda posadzić. Tutaj nie było orane w ogóle. Ty, normalnie elegancko sadzisz. Tak? Ty, ale fajnie to wygląda. Szkoda nawet, że zniszczyliśmy tą teksturę lasu. Następne lasy, jak będziemy wycinali, to żadne tam orki, nic, nawet pniaków nie musimy usunąć. Nie no, pniaki musimy, bo później usieczkarnią to jakoś trzeba będzie między tymi pniakami lawirować. Zobacz, co widzisz? A to normalnie ci tam, no, zrobiło teksturę jakby uprawione było, nie? Co? Tego zasiewu masz na tych rządkach, nie? No, normalnie teksturę. Wiesz, jakby zaorało tam i wszystko zrobiło. Ty, to ja nie wiedziałem, że ta maszyna, no wiesz, tak rzadko się tym... Praktycznie w farmingu to ja w ogóle nic nie używałem tego. No może na Felsbrunie będę sadził las, ale to na Felsbrunie będę sadził las. Tam nawet sadziłem las, ale tam wiesz, przeorałem tak sobie. Nawet nie pamiętam, że takie opcje są. Normalnie ty, elegancko, można to na nieużytkach. Zobaczcie, tutaj przez głupotę musieliśmy, a tu pamiętam, że ciężka orka była. I pod górkę to się tak męczyliśmy, później jeszcze trzeba było... No ale dobra, nie wiedzieliśmy za bardzo, to następnym razem będziemy wiedzieli, że to w sumie nie trzeba za bardzo tutaj nawet nawozić tego, uprawiać. Tylko po prostu odpalasz sobie odpowiednią opcję i jest gicio. Dobra. Więc babcia tam utknąłaś? Nie, już wyjechałem. Wyjechałaś, tak? Ale pewnie poryłaś, co? Nie, no. Ładnie, po... Nawet nie widać. Ty, to może soję by babcia sprzedawała. Ale nie, soję to... Kiedy ma być soja? Jak będziemy rzepak kosić środek lata, jak się zacznie. Aha, dobra. To ja sobie za nic znajdę. 1500 chyba... Nie, poczekaj. 1100 chyba teraz soja za tonę kosztuje. W następnym roku spróbujemy już tak delikatnie z soją. Jak tylko, wiesz, jak... Zobaczymy, jak nam z kukurydzą wyjdzie, nie? W tym roku. W następnym roku już będziemy trochę więcej ryzykować. Jak będziemy mieli już... zobaczymy, bo teraz już mamy krowy i tak dalej, tak więc świnie i to wszystko tak już będziemy mogli zaryzykować, nawet że coś się nam nie uda, no bo jak siejemy na przykład pszenicę, to generalnie nie ma ryzyka, żeby coś tam nie pyknęło nam. Dobra, ja tutaj wiadę wszystko, ten... Generalnie nam to ogarnie, nie? Nie ma jakiegoś większego ryzyka, że coś tam nie wzejdzie, że coś tam... zwłaszcza jak, no może być, że wymarznie, nie? Jak po zimino lecimy. Ale żebyśmy nie zebrali, no to nie ma ryzyka. A przy soi jest dosyć duże ryzyko. Zresztą zobaczymy, jak będą warunki w następnym roku, do tego to zrobimy. W tym roku były chyba warunki? Nie, nie były warunki. Nawet nie były warunki do soi w tym roku. Bo przecież kukurydza nam nie wzeszła nawet, a kukurydza ma mniejszą temperaturę. Znaczy teraz to mogłaby wzejść, ale za późno by wtedy było już. Na takie późne siewy soi to są już dosyć ryzykowne. Racyk. Zobacz, ja mam cały czas te tworzenie pola, tak więc nie dalej wyjeżdża. Okej, może... Okej, dobra. To ja już nie będę tam chyba wjeżdżał, bo ja będę wygniatał już. Czekaj, zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Tutaj nic jest. Wymaga wapna, no i nic nie nawożenia jest. Ale jest napisane topola, ty. Rośnie, wzrost jest. Ciekawe, jak to długo będzie rosło. Ja nie będę czekał, zaraz sobie zobaczę, rozbiorę sobie sezona i będę wiedział, jakie są etapy wzrostu, jak szybko. Fajnie to wygląda, co? Babcia. Ja myślałem na początku, jak sadziłem, że to porzeczki jakieś takie, wiesz. Albo agrestinszy. To jeszcze raz nie zmieszczę chyba, co? No nie wiem, czy zmieścisz. Mamy radę. Ja może... Ty, słuchaj, może ja John Deere'em to się zmieszczę, ale ty to nie wiem, czy wiedziesz. Bo ty masz trochę za duży ciągnik. Poczekaj, ja spróbuję. To spróbuj ty.
Jak ktoś chce ci zaraz opony, zmienimy na piękny, żeby nie wygląda. My tu tak gęsto siejemy, a sadzimy, a ten. A ciekawie, jak później będzie to zbierać. Ja wiem, że ta przystawka jest taka dosyć wąska, ale kurczę, czy sieczkarnia nie będzie kołami wygniatała. Czekaj, babcia, patrz, czy ja będę wygniatał. Chyba nie będę wygniatał. Może na początku trochę wygniotę. No, na początku trochę może wygniotę, ale to wiesz. Czekaj! Czekaj! Czego nie uciekasz? Babcia stoi, kurczę. Zapomniałem, jak ci chodzi, dziwne chwile. Ty wiesz, co tak. Nie, nie, dobra, nie, 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 nie ma to sensu. Będę wygniatał, nie, nie ma sensu. Babcia, kurczę, laskę zapomniałem, wziąłeś i to zapomniałem, jak się chodzi. Dobra, kończymy ten odcinek. W sumie, o, uwaga, nie wiem, czy tu przejadę. Chyba nie przejadę, z drugiej strony będę musiał objeżdżać. Tam w ogóle można przejechać? Nie, nie, będę musiał cofać. Kończymy ten odcinek. Fajnie, że to nam się udało zasadzić. Nie wiemy, zobaczymy. Dużo nie musieliśmy inwestować, bo wynajęliśmy ten sprzęt. Dużo nie kosztował. Sadzonki trochę nas chyba kosztowały, bo nawet nie pamiętam, nie wiem, ile to 280 wyszło. Euro za skrzynkę. Ile? 280 euro za skrzynkę. Ty, no to kurczę, za 4 skrzynki 1 tysiąc, nie? O, no coś takiego by było. Trochę, ty, trochę no lepiej. I wynajęcie nie chyba. Tysiąc, nie wiem, cała impreza się chyba zajęła gdzieś. Zamknie się gdzieś w około 5 tysiącach, podejrzewam. Tak więc. No zobaczymy. 5 tysięcy zainwestowaliśmy tutaj i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale fajnie to wygląda, rzeczywiście, powiem wam, że inaczej, nie? No i zobaczymy, czy to będzie można, wiesz co? Jeszcze na sam koniec można by wstawić albo tą trawę skosić. Zaraz przyjedziemy tutaj, będziemy trawę tam, bo to jest nasza trawa. Można tą trawę tutaj skosić. Zobacz. Ten kawałek co tutaj. No. No, to jeszcze można tutaj skosić ten kawałek. I to by tutaj się tą trawę. Ten kawałek można skosić, a to jest 100% trawa. To wiesz, ile tu będzie siana z tego? Dobra, w tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że wam się spodobał. W następnych odcinkach zobaczymy, co będzie. Najprawdopodobniej będą już żniwa. No i jeżeli ktoś się orientuje, taka moja prośba, bo rzeczywiście no nie za bardzo kojarzymy. W ogóle nigdy nie robiliśmy czegoś takiego. Znaczy ja robiłem, ale nawet nie na sezonach. I wiem, chyba z tego, co pamiętam, to jest wielosezonowa roślina, czyli ona będzie odrastała. Jeżeli tak, jeżeli macie jakieś takie informacje, to przesyłajcie te informacje. Osa teraz, kurczę, patrzy, kurczę, na te krzaki z bliska. I one fajnie wyglądają, nie? No, fajne te liście mają, nie? No, fajnie, to rzeczywiście. Kurczę, może źle robimy, że nie robimy czegoś takiego? Jeżeli nam to wypali, to na pewno będziemy więcej tego sadzili. Przynajmniej te wszystkie lasy, które mamy w przyszłości zamiar wyrąbać, to tam będziemy sadzili właśnie to pole. Może na łąkach będziemy robili, wytniemy te drzewa i zamiast tych drzew to sobie zrobimy coś takiego. Będą takie żywopłoty. Zobaczymy, jak to wysokie będzie rosło, czy to będzie rosło wysokie, czy nie. Bo to jest dosyć ciekawe. Dobra, w tym odcinku to wszystko. Razem ze mną dzisiaj był na tym odcinku obecny pan Osa. Na razie. I pani babcia. Do widzenia. Pozdrawiamy. Na razie.